Dzień dobry, Tomek Kutra, poligamia.pl. Mam tutaj dla Was edycję kolekcjonerską Risen 2 Mroczne Wody na PC, bo jak wiadomo, wersja konsolowa została przesunięta. Ten nóż nie należy do zestawu, ale o właśnie mi spadł, ale pomoże nam w rozpakowaniu tego kolekcjonerskiego zestawu. Jest to wersja zdubbingowana, więc w środku usłyszycie, nie wiem, Mirosława Zbójewicza i na przykład Nergala. Dobrze, więc na początku, jak widzicie, to robi średnie wrażenie, bo to pudło jest po prostu białym, kartonowym pudłem. Coś tam w środku lata i jest tutaj, ma takie coś nałożone, żeby to wyglądało w miarę porządnie. Ale okej, okay, no powiedzmy, że pudło to pudło, nie musi wyglądać wspaniale. Więc otwieram teraz to. Odkładam tę nakładkę. Sięgam po nóż. Taki do papieru. I zaglądam do środka. Więc jak widzicie, dużo, dużo bąbelków. I jest już pierwszy element zestawu. To jest zdecydowanie element tutaj najbardziej atrakcyjny, czyli jakaś wielka beczułka. Specjalnie nie patrzyłem, co tam w środku jest, żeby jeszcze się dziwić, co tam zobaczę, ale tak, Konrad pomoże mi teraz to wyjąć. O, proszę. Aha, czyli po prostu beczułka jest jednym elementem zestawu, wszystko znajduje się w beczułce na piwo. Okej, okay, teraz pytanie, gdzie się ją otwiera. Aha, otwiera się, zdaje się, z tej strony. Dobrze, ona się otwiera z boku, więc ja ją postawię tak. I tutaj jest taki haczyk. Ten haczyk się podnosi i tu się otwiera i w środku jest mnóstwo prezentów. Jak teraz zaprezentuję do kamery prezenty, proszę bardzo, są. Więc wygląda to bardzo ładnie, ok, więc nie czepiam się tego pudła, było brzydkie, ale rozumiem, że po prostu wszystko znajduje się w tej wspaniałej beczce. Przede wszystkim gra Risen 2 Mroczne Wody. Czy są tu jakieś dodatki? Jest poradnik, jest oryginalna ścieżka dźwiękowa, jest też sama gra. Odkładam na razie na bok, potem wszystko wyjmiemy. Sięgam dalej. A, coś spadło. Więc jest coś takiego i to jest dodatek, zdaje się, DLC, Wyspa Skarbów, tak. Zawartość do pobrania Wyspa Skarbów dostępna tylko na Steamie, więc to jest dodatek. To jest tatuaż, drodzy Państwo, przyklejany na ramię. Myślę, że nie jeden miłośnik gier wideo chętnie pokaże się z takim w towarzystwie. Bardzo ładna pani, naprawdę. Dalej mamy, nie wiem co mamy, muszę to odpakować. Więc jest to, jak widzicie, flaga piratów. Bardzo ładna. Ma profesjonalne zawieszki. Można ją sobie powiesić na ścianie. Bardzo fajny pomysł. Składam flagę poza kadrem. Odkładam i zaglądam znowu do kuferka. Wyciągam. Boże, nie wiem, cóż to jest. Zdaje się, że jakaś zawieszka na szyję. Tak, zawieszka ze znaczkiem Risen 2. Piracka zawieszka na szyję, odkładam na bok. Klient mówi, żebym jeszcze pokazał. Proszę bardzo, tak wygląda. Zaglądam dalej. Coś dużego. Jest to The Art of Risen 2 Dark Waters, czyli takie oto karty z rozmaitymi grafikami, na przykład szkice postaci, na przykład Termit Żołnierz, czyli jeden z przeciwników, jak rozumiem. Te karty są całkiem nieźle wykonane, są na takim papierze, może nie kredowym, ale na takim całkiem w porządku, w dotyku zrobionym, więc wsadzam z powrotem, jak mi się uda. O, albo mi się nie uda. O. Sadzam i odkładam na bok. No i mam tu jeszcze coś takiego. Więc nie wiem, co to jest, ale pewnie gdybym pograł w Risen 2 Mroczne Wody, to bym wiedział. Figurka. Bardzo ładnie wykonana. Plastikowa, taka trochę gumowa.
Myślę, że będzie ładnie się prezentować gdzieś tam, gdzie ją sobie postawicie. Całkiem, całkiem fajny gadżet. Czy w szkatułce jeszcze coś jest? Tak, jeszcze są rozmaite dobra. Więc zaglądam i widzę, że jest, to już nie jest chyba tatuaż, ale naklejka z tą samą panią z tatuażu. Mamy też... Konrad, potrzebuję mikrofon, co to jest? Więc jest to gadżet do zabaw erotycznych. nie wiem, co to jest. Jest to jakieś piórko. I za chwilę zajrzę na opakowanie, żeby się dowiedzieć, cóż to za piórko. Jest to piórko. Wkładam to piórko na bok. Mam nadzieję, że to piórko nie było kiedyś żywe, bo to trochę klipi. No i jest jeszcze jeden gadżet, czyli... Kolejna naklejka. To nie jest tatuaż, to naklejka. I to już wszystko, co znajduje się w pudełku. Ustawię to teraz tutaj. I wyłączy komórkę, której nie wyłączył wcześniej. Przepraszam, ale bywaj tak. Dobrze, więc piórko. Aż zajrzę, położę tu to piórko i zajrzę. Zobaczmy, co mówi oficjalna informacja. A czy to nie jest piórko do kapelusza tego stworka? Ach, faktycznie. Masz rację, Konrad. Ale gdzie się je wsadza? Kapelusz gdzieś. Nerwowe napięcie, bo Tomek wkłada piórko w kapelusz. I widzicie, jest to trudny proces. No nie wiem, piórka nie ma na liście elementu wyposażenia, więc może to był taki bonus. O. Tak, to piórko do kapelusza na rysunku jest z piórkiem, więc okej. Okay, figurka tego gnoma ma to piórko. Dobrze, więc mamy tak, jedną naklejkę. Drugą naklejkę. Mamy wisiorek. O, mamy tutaj te szkice. Tutaj się jeden coś mi źle wszedł. O, teraz jest dobrze. Jest artbook. Jest flaga piracka. Tak jakoś ją tu położę, żeby nie zakrywała całej reszty. Może tutaj. To zdaje się też jest naklejka. A jednak nie tatuaż. Tak, to też jest naklejka. Nie wiem, dlaczego są dwie takie same naklejki, ale zmyliłem. Nie wygląda jak tatuaż, to też jednak jest naklejka. Szkoda, tatuaż byłby całkiem spoko. Jest DLC. O, tutaj je tak postawię. No i jest oczywiście gra. Więc całkiem sporo. Jak na edycję kolekcjonerską, figurka dla fanów Risen na pewno będzie się ładnie prezentować na jakiejś szafce. Flagę można powiesić gdziekolwiek. Jak ktoś lubi klimaty pirackie, to jest dosyć uniwersalna. Nie wygląda jak była flagą z gry wideo, co jest zaletą, że nie ma tam logo, tylko wygląda jak zwykła flaga. No i tu ta szkatułka jest bardzo fajna, bo jest wykonana z drewna, a przynajmniej tak wygląda, i metalu. I wygląda to naprawdę, naprawdę nieźle. Zobaczymy jeszcze, jak dobrą grą jest Risen 2, no ale o tym już kiedy indziej, na Poligami.